panie, panowie, z tej strony Jacek Spłotnicki, Jakaczek Sputnik, specjalnie dla Fotoformy. Dzisiaj nietypowo rozpoczynamy takim vlogowym stylu, ponieważ testuję aparat typowo vlogowy, czyli Sony ZV-1. Chociaż mówiąc typowo vlogowy, szczerze powiedziawszy, on też fajnie nadaje się do podróżniczej fotografii, świetnie nadaje się do jakichś takich właśnie prowadzenia kanału YouTube. Jeżeli ktoś poszukuje gotowego, w jednym pakiecie skompaktowanego, totalnie prostego rozwiązania, które potrafi naprawdę dużo i sam wam pokażę na przykład zaskakującą funkcję, rozmycie tła. Uwaga, rozmycie tła włączone, rozmycie przejrzyste i teraz włączone rozmycie tła. I sami zobaczcie, naprawdę całkiem nieźle wycina mnie tła, całkiem fajna plastyka obrazu. Dodatkowo mamy tutaj stabilizację obrazu, czyli krótko rzecz ujmując, naprawdę ciekawy pakiet. I co więcej, nie nagrywam zewnętrznego mikrofonu, tylko z tego wbudowanego, mam to założonego na sam aparat takiego, wiecie, puszczaka, czyli tak zwanego deadcata. I tak brzmi dźwięk prosto z tego aparatu. Mam tylko taką małą przedłużałkę, taki mały statywik podróżny pod tym aparatem podłożony i to w zasadzie jest wszystko, co w tym aparacie mam ekstra, czyli tylko i wyłącznie uchwyt, żeby troszeczkę sobie oddalić ze względu na to, że on ma 24 mm na samym początku, do 70 mm światło siła 1.8 do 2.8, czyli tak naprawdę całkiem sympatyczny obiektyw budowany. Nie możemy tego obiektywu tutaj już wymienić, no ale to jest cecha kompaktowego aparatu, takiego typowo do vlogowania. Także zapraszam na taki pełny test Sony ZV-1, którego czuliśmy, że brakuje na naszym kanale, chcieliśmy go zrobić, chcieliśmy, żeby ten popularny, jak najbardziej z wiadomych przyczyn wygody i wielkości aparat znalazł się też na naszym kanale. Także zajmiemy się dzisiaj jakością obrazu, zajmiemy się szumami, oczywiście ergonomią, stabilizacją i tymi wszystkimi funkcjami vlogowymi, chociaż właściwie test vloga tak naprawdę mamy gotowy w tym momencie, bo sami widzicie dokładnie, jak się vloguje. Ja sobie chodzę po starym mieście Faro, mieście, w którym mieszkam i tak właściwie może przecież wyglądać wasz vlog, przepraszam, podróżniczy, gdzie sobie jeździcie po świecie, zwiedzacie i mówicie do swoich odbiorców właśnie do tego aparatu. Okej, to zapraszam teraz do takich testów bardziej technicznych. O, te cienie chyba nie wyglądają najlepiej. To zapraszam do takich testów bardziej technicznych. Okej, panie i panowie, jesteśmy w studio i teraz będziemy gadali o szczegółach technicznych, jeżeli chodzi o aparat Sony ZV-1 i dzisiaj w ogóle mogę gadać tak jakoś tak trochę bardziej ślamazarnie, bo wziąłem trzecią dawkę szczepionki, no i to tak właśnie wygląda. Jestem taki trochę przymulony. Okej, ale nie o tym. Jeżeli chodzi o wielkość aparatu, no to wziąłem tutaj do porównania coś takiego jak 16-35, czyli mój kompaktowy obiektyw wnęczarski o świetle f4. Naprawdę ciężko używany, zresztą po nim to widać i zobaczcie sami, no jest znaczna różnica. Myślę, że to jest dość jasne i oczywiste. W związku z czym, jeżeli chodzi o kompaktowe, całościowe rozwiązanie, to ten mały mistrz może naprawdę dużo i tak naprawdę to jest RX 100, nie wiem, 8, w każdym razie to jest RX 100, na którego po prostu czekałem. Przyzwoita cena, świetne możliwości, płaskie profile, wszystko jest w środku. Sami możecie nawet zobaczyć, jak teraz otwierałem parę razy i zamykałem ekran, że wszystko jest takie przemyślane, że jeżeli zamkniemy ekran w taki sposób, że jest aparat, po prostu nie widać się ekranu LCD, aparat automatycznie się wyłączy, jeżeli otworzymy ekran, widzicie, pum, zwinął się tutaj nam obiektyw, jeżeli się go otworzy, to aparat się automatycznie włącza, co jest generalnie na gigantyczny plus. Jeżeli chodzi o samą guzikologię, to sprawa jest prosta, mamy osobny guzik tutaj do rozmycia tła, co jest rewelacyjne, mamy duży czerwony guzior, znaczy z czerwoną wódką do nagrywania wideo, ponieważ jest to aparat skierowany do vlogerów, chociaż jak później zobaczycie sami, wcale tego do vlogerów nie jest. Mamy tutaj taki... taki przesuwak do zoomowania, mamy też oczywiście tutaj spust zdjęcia, mamy przełącznik trybów, który działa bardzo fajnie, mamy automatyczne tryby wideo, foto i wszelkiego rodzaju, mamy do slow motion, HFR i sceny różnej, panoramy i tak dalej, manualny, automatyczny, czyli generalnie wszystko, czego byśmy oczekiwali, tylko jest to realizowane na zasadzie nacisku, przycisku mode i potem przełączania tutaj tym tylnym rotatorem trybów. Potem mamy oczywiście włącznik on-off, mamy też tutaj ten wielki trzymikrofonowy system Sony, stopkę na flesza, no i oczywiście tego uroczego pluszaka, który jest deadcatem, czyli krótko rzecz ujmując zapobiega dostawaniu się wiatru do mikrofonu, co
naprawdę sprzyja w logowaniu. Jeżeli chodzi o guziczki, są dość małe, ale jest to taka typowa klawiszologia Sony. Mamy function z szybkim dostępem do różnych funkcji w menu i tak na przykład uważam, że to jest bardzo przydatne, bo mamy przełącznik między trybem wolnym a szybkim zdjęć, mamy na przykład prezentację produktu, czyli coś takiego, że jak ja pokazuję coś do ekranu, to automatycznie ten aparat wie, że ja coś pokazuję i przeostrza. I zaraz zobaczycie zresztą wszystkie rzeczy pokazane na różnych filmach, wideoklipach, gdzie przetestujemy kolejne funkcje tego aparatu, żeby zobaczyć, czy naprawdę warto. Dodatkowo mamy oczywiście z dołu klasyczne rozwiązanie, czyli slot na kartę SD. Mamy też slot na baterię. Bateria jest stosunkowo mała i nie wytrzymuje ona jakoś bardzo dużo, ale też nie jest straszna. Generalnie po prostu warto mieć je dwie lub trzy i to mówię krótko, jeżeli chcecie vlogować, na pewno warto zainwestować w dodatkowy zestaw baterii. Jeżeli chodzi o samą ergonomię, właściwie ciężko się tu czegoś przyczepić. Mamy dotykowy ekran, natomiast nie obsługujemy sobie tego ekranu z poziomu jakby menu, tylko właściwie ekran służy do tego, żeby wybierać punkt ostrości. No czyli taka klasyczne po prostu rozwiązanie w Sony i jeżeli dotkniemy ekranu, to tak jakby standardowo mamy do czynienia z trackingiem, czyli śledzeniem obiektu, który działa całkiem nieźle. No i to właściwie wszystko. Mamy wszystko, co jest potrzebne. Jakby guzikologia nie jest to jakaś super zaawansowana. Aha, jeszcze tylko jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Znaczy guzikologia jest w porządku, nie jest jakaś super zaawansowana, ale wszystkie, co potrzebne, to jest. To jeżeli chodzi o złącza, mamy tutaj wejście oczywiście jackowe 3,5 mm czerwone na mikrofon. Mamy też wejście do ładowania aparatu, które micro USB. W ogóle, kto jeszcze dzisiaj daje micro USB do aparatu? No ja bardzo proszę w Marku 2 już się nie wygłupiać i dać USB-C, dobra? W każdym razie mamy micro USB i to bym zaliczył chyba taką jedną z największych wad tego aparatu. No nie jest jakieś, wiadomo, no, gigantyczna wada, no ale micro USB na dzisiejsze standardy. No nic, pominę milczeniem. No i mamy micro HDMI, czy mini HDMI, to chyba micro HDMI się nazywa. W każdym razie wiecie, o co chodzi, to małe HDMI złącze, żeby można było sobie tą kamerę podłączać do zewnętrznych różnych źródeł, co zresztą działa bardzo dobrze. No i to właśnie wszystko. Mamy oczywiście gwint na statyw, co w przypadku takiego małego aparatu warto wspomnieć, jeżeli ktoś z Was by się zastanawiał. Tu jest też taki przesmyk, że można byłoby sobie taką smyczkę założyć na ten aparat, żeby sobie mógł on po prostu dyndać na szyi. Oprócz tego grip jest dość wygodny i on jest taki dostosowany, tutaj brakuje jakby miejsca na jeden palec, ale to jest o tyle fajne, że to też dostosowany jest do selfie, w sensie takim, że łatwo tutaj sobie wsadzić po prostu kciuka i zabezpieczyć ten aparat i on zasadniczo jak na takie maleństwo leży dobrze. No nie będziemy się rozgadywać o ergonomii, bo wiadomo, że jest aparat stworzony z myślą o tym, żeby był mały, a nie żeby był jakiś hiperergonomiczny, natomiast to, co trzeba jest i tutaj zdecydowanie można się czepić. Ja sobie tutaj przygotowałem taką ściągę w ogóle, co chcemy sobie zrobić i co przetestowaliśmy, co chcemy sobie zrobić, to może źle brzmi, co przetestowaliśmy i co chcemy obejrzeć, dobra? Więc pierwsza rzecz, jeden z takich danych marketingowych to to, że mamy efekt gładkiej skóry. I teraz sami zobaczcie efekt gładkiej skóry. Teraz efekt gładkiej skóry jest włączony i tak to wygląda, tylko są tam ustawienia low, mid, high, czyli niski, średni i wysoki. No to teraz zobaczymy, jak to wygląda na średnim. To jest średnia intensywność wygładzania skóry, także mam nadzieję, że teraz już w ogóle nie widzę, że jestem nieogolony. Chociaż zaraz się będę golił, obiecuję wszystkim. W końcu tak wygląda efekt gładkiej skóry, proszę Państwa, w trybie high, czyli w najwyższym ustawieniu. Pewnie jestem taki miękki jak z jakiegoś takiego starszego telefonu. Proszę Państwa, tutaj tak efekt gładkiej skóry, jeszcze śledzi moje oczko. Także tak to wygląda. To sami możecie ocenić, czy Wam taki wygląd pasuje, czy nie. Przyznam szczerze, że ja nigdy nie byłem miłośnikiem takich elektronicznych poprawiaczy skóry i szczerze powiedziawszy, w wersji high to już wygląda masakra, ale w wersji low no, można się pokusić, jeżeli ktoś strasznie chce po prostu mieć takie odpryszczone, czy tam, nie wiem, odzmarszczkowaną twarz. Natomiast ja osobiście bym tego nie polecał, ponieważ ten efekt gładkiej skóry, moim zdaniem aparat świetnie rysuje po prostu bez tego efektu i nie wiem, czy po prostu pogarszałbym sobie jakość wideo takim właśnie efektem. Druga rzecz, na którą zwraca uwagę też część vlogerów, to dźwięk przy zoomowaniu. Ja co prawda nie widzę jakby tutaj wielkiego problemu, ponieważ szczerze powiedziawszy, no nie wiem, zoomowanie podczas vlogowania to jest raczej rzadki temat, no ale może podczas robienia tak zwanego birola, przebitek, będziecie chcieli zoomować. I ten aparat ma dwa tryby, wolny tryb zoomu i szybki tryb zoomu. Wolny tryb zoomu jest całkiem fajny, bo taki daje kinowy efekt i sami możecie zobaczyć, posłuchać teraz, uwaga, jak brzmi w trybie wolnym zoom podczas włączonego nagrywania. Uwaga.
Okej, tak brzmi tryb wolny, a teraz posłuchajcie trybu szybkiego. No i tutaj już słychać zdecydowanie takie wewnętrzne. Tam jeszcze za pierwszym razem można mu wybaczyć te różne dźwięki z kosmosu, natomiast no, przy drugim to już zdecydowanie dźwięk jest wtedy trochę nie do wzięcia, także trzeba na to zwrócić uwagę. Natomiast to jest taka drobna rzecz, ale chciałbym, żebyście o niej wiedzieli. Kolejna rzecz, którą udało nam się przetestować, to eye face tracking, czyli śledzenie oka i twarzy. Tutaj sami możecie zobaczyć na przebitkach, jak aparat śledzi twarz. Jest bardzo dobrze, naprawdę jest zabetonowany na oko, zabetonowany na twarz, czyli to, czego byśmy od niego oczekiwali, czyli jakby te możliwości vlogowe naprawdę tu są świetne, czyli filmowanie samego siebie jest po prostu absolutnie kapitalne, łatwe i nie ma tutaj żadnego problemu. Jeżeli chodzi o kolejną funkcję, którą przetestowaliśmy, to focus breathing, czyli ta tak zwana pompka. To też jest bardzo ważne, bo często w tych małych, kompaktowych aparacikach po prostu non-stop się włącza taka pompka, wiecie, te paskudne takie przeostrzamy i taka żelatyna się robiła. Także na kilku tutaj przykładach możecie teraz zobaczyć w przebitkach, że ten focus breathing tutaj naprawdę jest minimalny. Gdzieś tam udało mi się go wychwycić, szczególnie przy przejazdach między tymi obiektywami, które widzicie, takie moje klasyczne, stare na M42 obiektywy. I gdzieś tam w jednym momencie delikatnie zapompował, ale generalnie to zjawisko jest bardzo słabo jakby widoczne, więc focus breathing zdecydowanie na plus. Kolejna rzecz to wysokie czułości. I tutaj zobaczmy i fotografię, i wideo. Najpierw zacznijmy od fotografii. Zobaczmy na przykładzie tej biednej tutaj rzeźby jakiegoś smutnego człowieka opartego o słup. Rzecz się dzieje w takiej małej, nowo otwartej galerii Faro. No i zobaczcie sami, że w przypadku, jeżeli te warunki oświetleniowe nie są ekstremalnie trudne, no to 3200 jest jeszcze do wzięcia. W moim przypadku, szczerze powiedziawszy, ja mam manię po prostu niskiego ziarna, więc 1600 dla mnie jest takim jakby miejscem oporu, ale szczerze powiedziawszy, jak na jednocalową matrycę, to całkiem sensowo, matrycę jakkolwiek to chcę nazywać, to całkiem nieźle to wygląda. Teraz możecie zobaczyć jeszcze takie bardziej nocne ujęcia jakiegoś takiego w ogóle opuszczonego kościoła nieopodal mnie, gdzie widać wyraźnie, że te jasne części obrazu nie ziarnią zbyt wysoko w przypadku poszczególnych jakby tych wartości ISO. I te ciemne części, jeżeli się ich nie wyciąga za ostro, no są zaziarnione, ale nie jest to tragedia, więc ogólnie jeżeli chodzi o ziarno, aparat wypada bardzo dobrze, jak na jednocalówkę, od której byśmy nie oczekiwali jakichś, wiadomo, cudów, natomiast jest całkiem sympatycznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest 20 megapikseli, to ustawienie na statywie, obniżenie ISO, jeżeli chcemy po prostu sobie to ziarno zmniejszyć, to można wykonać dłuższe naświetlenia i wtedy oczywiście sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Przy dłuższych naświetleniach aparat sprawdza się bardzo dobrze i ma wszystkie dostępne funkcje, tak jak dwusekundowe wyzwalanie i wtedy pum, pip, 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 robimy zdjęcie 30 sekund naświetlania, aparat przetwarza i mamy ostre zdjęcie bez ziarna w nocy. Czyli takie rzeczy trzeba by brać pod uwagę w momencie pracy w słabszych warunkach oświetleniowych. W momencie, jeżeli mówimy o słabszych warunkach oświetleniowych, to zobaczmy też na wideo i tutaj Mercado Municipal, czyli jakby taki targ miejski. Poszedłem sobie wieczorem na spacer i nakręciłem go w różnych czułościach ISO, wartościach dla różnych wartości ISO. I tutaj ponownie sytuacja wygląda właściwie ponownie. Dla mnie 1600 jest takim jeszcze fajnym wyglądem. Powyżej zaczyna być już tak trochę kiepsko. W ogóle aparat kończy swoją tutaj karierę ISO na 12800. No wiadomo, dlatego, że po prostu jakby żyłowanie bardziej matrycy jednocalowej no, jakby nie ma sensu, mija się z celem, ale szczerze powiedziawszy przy tej światłosile, bo nie powiedziałem tego wcześniej, czyli światło 1.8 do 2.8, jeżeli chodzi o obiekty wbudowane, no to rzadko kiedy tak naprawdę jest potrzebne wyższa czułość. I tutaj właśnie chciałbym powiedzieć jedną rzecz, bo jeżeli to jest aparat dla vlogera, no, czyli kogoś, kto może chcieć na przykład, nie wiem, powiedzmy, pojedziecie sobie do Bangkoku, bo podaję taki przykład za chwileczkę, pojedziecie do Bangkoku i chcecie sobie pokazać to życie wieczorem, prawda, jak ulice, nie wiem, tętnią życiem, jakie jedzenie tam serwują, jakie rzeczy tam się dzieją na swoim kanale, czy jakkolwiek, to wiadomo, że może być taka możliwość, może być taka opcja, że będziecie chcieli vlogować z trwałką 1 wieczorem. I tutaj przeprowadziłem też taki test, sami zobaczcie, jak to wygląda. Teraz testuję, jak się vloguje wieczorem. Jest to wieczorem, dobrze oświetlona ulica, ale jest już kompletnie po zmroku, jest już 21. Mam przesłonę 1.8, mam czas 1/100 i ISO 1600. No i zobaczmy, jak sprawdza się w takich warunkach, bo bardzo często jest tak, że nie wiem, jeżeli byście chcieli podróżować po świecie i vlogować i myślicie o tym aparacie tak na poważnie, to
nie wiem, pojedziecie do Bangkoku i pewnie wiele scen będzie kręconych przy takich właśnie wieczornych światłach, więc dobrze jest wiedzieć, jak sprawdza się ZV-1 w takich warunkach. Okej, sami widzieliście, że chodzę sobie po ulicy Faro wieczorem, to nie jest jakaś super oświetlona centralna ulica, tylko gdzieś tam blisko na mojej dzielni, ulica blisko mojego mieszkania i no, sami możecie zaobserwować, że naprawdę nie jest źle, jest całkiem sympatyczny ten obraz. To jest ISO 1600, bo nie powiedziałem tego wcześniej, może powinienem był. Natomiast jakby sprawa jest oczywista, jeżeli chodzi o vlogowy klimat, nagranie jest totalnie do wzięcia, bez żadnych kłopotów. Także wydaje mi się, że tutaj po prostu otwarcie obiektywu i 1600 ISO rozwiązuje wszelkie problemy z ewentualną jakością obrazu. Jeżeli w ogóle na tym zależy, bo sami wiecie, jeżeli oglądacie vlogi podróżnicze, że często vlogerzy gdzieś tam w nocy kręcą, ziarno jest jak nie wiadomo co, ale jak jest ciekawy temat, jak fajnie ktoś nawija, to fajnie się to ogląda. Okej, jeżeli chodzi o prezentację produktu, to jest bardzo ciekawa funkcja, ponieważ wielu z Was może chcieć kupić sobie takiego właśnie wszystko w jednym, skompaktowanego z mikrofonem, od razu z obiektywem mistrza i chcieć na przykład prezentować produkty, typu nie wiem, jakieś produkty do makijażu, produkty techniczne, no cokolwiek tam jakby Wam siedzi i gra w duszy i cokolwiek jakby Was cieszy. I tutaj też przyznam, że jest bardzo sympatycznie, bo naprawdę fajnie to działa. Przetestowaliśmy to z moją żoną, przetestowałem to sam, pokazując Xperia albo Misia do obiektywu, no mogę wymyślić jakiś ambitniejszy obiekt. W każdym razie, pomijając, czy ten obiekt się komu podoba, czy nie, działa ta funkcja bez problemu, czyli prezentacja produktu, boom, przyjeżdża fokus, za chwileczkę później od razu wraca na twarz. Jest to moim zdaniem kapitalna rzecz i brakuje mi tego w mojej pełnoklatkowcu. Wiadomo, można tam wysterować fokus w ten sposób, że to ogólnie będzie funkcjonowało, natomiast takiej dedykowanej funkcji jakby nie ma. A to pokazuje, że aparat jest stworzony właśnie z myślą o ludziach, którzy chcą prostych rozwiązań. I a propos prostych rozwiązań, to kolejny test, który przeprowadziliśmy tutaj, czy przeprowadziłem, to jest kwestia rozmycia tła. Tu mam specjalny guzik do rozmycia tła, czyli w momencie, jeżeli czujecie, że chcecie się bardziej wyciąć z tła, naciskamy ten guzik i natychmiast tło jest bardziej rozostrzone. Fantastyczna rzecz, ponieważ można by się spodziewać, że po jednocalowej matrycy, że no, ta plastyka obrazu nie będzie jakaś tam cudowna, a tak naprawdę wygląda to bardzo przyzwoicie i tak jestem miło zaskoczony. Myślę, że aparat wykorzystuje do tego wbudowany filtr ND, który też jest dodatkowym argumentem, że to jest też dla ambitnych bardziej filmowców świetne, małe, skompaktowane narzędzie, gdzie chcemy po prostu mieć te czasy troszkę krótsze i mieć na przykład trochę motion blur, tego rozmycia, prawda, w ruchu. Wtedy filtr ND wbudowany zamiast nakładek jakiś egzotycznych wynalazków z przodu jest naprawdę pomocny. I jeżeli już mówimy o filtrach ND i takich bardziej zaawansowanych, ja sobie tu muszę sięgnąć na swoje notatki na moim legendarnym iPhone SE, który jeszcze po 6 latach całkiem nieźle hula, chociaż już go będę niedługo zmieniał, to mamy S-Log i HLG, profile płaskie. To jest taki bardziej dla ambitnych profil i w ogóle zagadnienie. No przetestowałem, sami możecie zobaczyć, jak wygląda w normalnym profilu, jak wygląda też w profilu S-Log, jak wygląda w profilu HLG. Nakręciłem też w S-Logu nocne ujęcie, nakręciłem w S-Logu też dzienne ujęcie, gdzie moja rodzina sobie tam biega i hasa pośród łodzi na plaży od strony Rii Formozy z widokiem na Faro, także bardzo sympatyczna też sceneria. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o 8-bitowy zapis, ja nie jestem w ogóle fanem płaskich profili. HLG to jest dla mnie jeszcze ok, bo to się da jakoś wykorygować. S-Log warto przeeksponowywać na pewno, działkę dwie, to dla wszystkich zainteresowanych chyba sprawa jasna, natomiast no nie wygląda to źle, to znaczy w sensie zostawia to jakieś przestrzeń i na pewno do korekcji i na pewno rozszerza ten zakres dynamiczny obrazu, natomiast ja osobiście, sami możecie zobaczyć, jestem miłośnikiem tego standardowego profilu i na kilku nagraniach użyłem po prostu standardowego profilu 4K, wyłączyłem wszelką stabilizację, po prostu postawiłem na statywie i obraz wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zakres dynamiczny też naprawdę źle tutaj nie wygląda i nawet jeszcze raz przywołajmy 4K nagranie, to gdzie właśnie są łodzie w tle, też Ria Formosa i sami możecie zobaczyć, że ta łódź jest biała, świeci w tym portugalskim słońcu i tak naprawdę nie jest to wypał, a jakichś takich makabrycznych, ziarniących cieni też tam nie ma, więc generalnie jeżeli chodzi o takie zastosowania podróżnicze,
czy nawet tak szczerze powiedziawszy, jakieś ujęcia, nie wiem, do banków zdjęć, czy nawet jakieś, nie wiem, montaże, nawet jakieś przebitki dla klienta, który się tam nie pokapuje, że używaliśmy ZV1, czyli malutkiego kompaktowego aparatu. Wygląda to naprawdę zaskakująco nieźle i spodziewałem się trochę gorszego obrazu, a aparat zaskoczył mnie na plus. I to bardzo miłe, że zaskakuje aparat na plus. Więc jeżeli chodzi o płaskie profile, to wydaje mi się, że już widzieliśmy dostatecznie. Sami możecie ocenić, jak to wygląda. No i teraz, jeżeli mówimy o płaskich profilach, to warto też powiedzieć o takich rzeczach właśnie bardziej technicznych, czyli na przykład kwestia dźwięku z tego aparatu. I tutaj też przeprowadziłem kilka takich testów, jak brzmi aparat bez tego detketa, jak brzmi z detketem, jak to brzmi. Zresztą na samym początku to intro do dzisiejszego odcinka było nakręcone w 100% tym dokładnie tutaj naszym mistrzem, z założonym tym pluszakiem na górę z detketem i naprawdę dźwięk jest, wewnątrz to niestety słychać bardziej, że więc polecałbym jakiś właśnie taki lavalier, czy jakiś kierunkowy typowo mikrofon, natomiast w przypadku zewnętrznych nagrań naprawdę bez problemu byłem zaskoczony, można używać, zresztą co będę gadał, posłuchajcie. Okej, okay, kolejne nagranie to Sony ZV1 i tak brzmi też bez detketa założonego dźwięk prosto z tego aparatu, czyli nagrywamy tak jak leci, bez żadnych przesłonek, znowu możecie usłyszeć dźwięki miasta, jakiś wiatr pewnie, ludzie się krzątają, szelądają i tak brzmi dźwięk prosto z Sony ZV1. Z tych górnych wbudowanych mikrofonów. I teraz porównamy sobie, jak to będzie brzmiało, kiedy założę tak zwanego martwego kota, czyli tego pluszaka na sam mikrofon. Okej, wygrzebałem z plecaka, który zdjąłem na chwilę, żeby sobie użyć detketa, więc mamy na mikrofonie tego pluszaczka i tak brzmi nagranie prosto z aparatu Sony ZV1 z nałożonym detketem, czyli takie jest brzmienie głosu, tak zbiera wiatr. O, teraz nawet trochę zawiało, więc jestem bardzo ciekaw, czy ten wiatr zostanie jakby przefiltrowany przez tego pluszaka. Nie, tak to brzmi, no i teraz sobie możemy posłuchać i sam chętnie wyciągnę wnioski, czy taki mikrofon jest w pełni wystarczający. Aha, jeszcze porównamy sobie z aparatowym mikrofonem, bo też jestem ciekaw, jak to faktycznie się porównuje z tym wbudowanym w aparat. Zmieniłem kadry, żeby już tak nie przynudzać, ale generalnie tak brzmi dźwięk z manualnym ustawianiem dźwięków w mikrofonie. Troszeczkę, znaczy w aparacie trochę ściągnąłem, żeby wyrównać poziomy, bo jakby ten mikrofon zbierał trochę więcej. No i tak to brzmi z takiego małego, kompaktowego mikrofonu Boya BM11, coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie, jak to się nazywa. W każdym razie wiecie, o co chodzi. Ten taki krótki shotganik na aparatowy z założonym martwym kotem, detketem, czyli tym fluffy, tym wiecie, pluszaczkiem na niego. No i tak to zgarnia dźwięk, tak to brzmi, tak to wygląda. Sami widzieliście, naprawdę można używać spokojnie tego mikrofonu bez żadnego żenu. Działa on super, zakładamy detketa, żeby uniknąć jakichś tam, wiecie, szumiących wiatrów. I wszystko gra. Także jakość dźwięku oceniam bardzo wysoko, byłem bardzo mile zaskoczony, także bardzo sympatyczny produkt. I kolejna rzecz to stawka, stabilizacja obrazu, przetestowałem też ją. I tak na wstępie tylko powiem, mamy trzy tryby stabilizacji, czyli taka oczywiście wyłączona, później włączona, normalna, która jest taką stabilizacją mechaniczną i potem jest połączona mechaniczna z elektroniczną. Stabilizacja aktywna, która faktycznie betonuje ten obraz, ale też szczerze powiedziawszy, ja nie jestem zachwycony. Zresztą sami zobaczcie porównanie. Teraz zobaczcie na przebitkach, jak wygląda, jak idę sobie po prostu wieczorem z tym aparatem w ręce. Nie staram się jakoś za szczególnie, po prostu stabilizacja jest wyłączona, no i no, trzęsie. Później stabilizacja włączona, trzęsie znacznie mniej i to jest moje zdanie już do wzięcia. W momencie, jeżeli byście chcieli tak bardziej uważnie i spokojnie, tak mniej trzęść tym aparatem, zdecydowanie jeszcze lepiej to będzie wyglądało. Także tutaj można sobie dopracować technologię też po prostu z własną ręką. No i potem jest kwestia tej aktywnej, połączonej z elektroniczną. I tu już jak się przyjrzycie blisko, to się robi takie, jak ja to mówię, mambo jumbo, w sensie taka żelatynka, tu gdzieś tam ucieknie pionik, w sensie no robią się już takie różne, czy inaczej, no jest stabilniej, można sobie tego używać i jeżeli komuś nie przeszkadzają te efekty wizualne, takie troszkę odjazdowe, no to oczywiście fajnie mieć, lepiej mieć niż nie mieć, natomiast no nie jest to stabilizacja, którą bym zalecał, ta standardowa wydaje mi się w pełni wystarczająca, połączona z umiejętnościami trzymania mniej więcej i bycia świadomym, żeby po prostu nie trzęść tą kamerą za dużo, moim zdaniem robi robotę, a jeżeli ktoś chce zabetonowanego, naprawdę idealnie stabilnego obrazu, można sobie do niego dobrać po prostu jakiś mały, kompaktowy, podróżniczy gimbalek, chociaż to nie musi być wcale w przypadku vlogowych jakichś tam akcji
konieczne. I jeżeli chodzi o samo vlogowanie, to tylko takie ogólne uwagi. Przeprowadziłem kilka testów w różnych okolicznościach, bardziej naświetlonych, takich bardziej oświetlonych, gdzie światło na mnie pada z tyłu cień, gdzie w intro widzieliście, jak sobie po prostu chodzę po faro, zupełnie nie myśląc o oświetleniu, tylko centralnie po prostu nawijam do aparatu zbudowanym mikrofonem. Zrobiliśmy też ten nocny vlog, gdzie idę po ulicy faro i generalnie faktycznie aparat stworzony dla vlogerów działa i jest najlepszym narzędziem do vlogowania, jakie miałem w ręce, tak mi się tutaj wydaje. To znaczy, wiadomo, no są jeszcze z Micro 4 trzecie bardzo fajne aparaty, Olki, Panaski i różnego rodzaju wynalazki dla vlogerów, natomiast ten zdecydowanie wygrywa jednym dla mnie, to znaczy kompaktowością, lekkością, łatwością, on po prostu wymiata, naprawdę. Połączone to wszystko jest z zaawansowanymi kontrolkami, czyli możemy się włączyć w totalnie zielony tryb, nie wiedząc zero, wiedząc o filmowaniu. Włączamy sobie prezentację produktu i możemy robić całkiem profesjonalnie wyglądającego, czy no profesjonalnie dobrze wyglądającego YouTube'a, czy też jakiekolwiek inne jakieś promoski na media społecznościowe. Można też nim robić całkiem niezłe zdjęcia, bo w sumie o tym mało powiedziałem, bo wykonałem przecież też sporo zdjęć. I warto, jeżeli chodzi o zdjęcia, wspomnieć też o ostrości. Aparat jest ostry i sami możecie zobaczyć to zdjęcie na przykład z farą. Tu jest ładna dynamika tonalna, ładna ostrość. W ogóle kilka, mam nadzieję, teraz zobaczycie przebitek, gdzie sobie idę, tam na przykład jest takie drzwi są. I zobaczcie, na szerokim kącie wygląda dobrze i na zbliżeniu wygląda dobrze. Przed czym bym przestrzegał, to przed przysłoną maksymalną, czyli przysłoną 11, uważam, że ten obiektyw warto przemykać maksymalnie do f9. Powyżej następuje już jakaś, to się chyba nazywa dyfrakcja, nie wiem, poprawcie mnie, jak coś pomyliłem. W każdym razie występuje już taki efekt zamydlenia i to właściwie jest jedyna wada optyczna tego obiektywu, którą udało mi się tak naprawdę, mam cię, przyłapać ten obiektyw na. To chyba nie po polsku za bardzo konstrukcja. W każdym razie... Ale poza tym jest naprawdę okej, jest ostry od rogu do rogu, no jest jednocalowa matryca, więc też nie ma jakby tutaj, wiadomo, no łatwiej jest to ogarnąć, natomiast jest ostry od rogu do rogu, więc warto o tym wspomnieć. Nie ma beczkowania na szerokim kącie, tutaj możecie na tych płytkach Azulejo z portugalskiej zobaczyć. Nie beczkuje na szerokim kącie, nie poduszkuje na długim obiektywie, czyli na tym 70. Także obiektyw optycznie i dla fotografów ten aparat też całkiem sympatycznie się może sprawdzić. Jeżeli chcecie czegoś, co mieści się w kieszeni, fizycznie, dosłownie mieści się w kieszeni, to ten aparat zdecydowanie jest fajnym aparatem, również fotograficznym. Także nie oceniajmy go tylko po możliwościach wideo i vlogowych, ponieważ jest to po prostu naprawdę sympatyczny aparat fotograficzny z jednocalowym sensorem. Podsumowując, jakie wady? No, dźwięk zooma tego szybkiego podczas nagrywania jest głośny. Mikro USB, jeżeli chodzi o ładowanie, to jest na dzień dzisiejszy standard moim zdaniem, który no... Wiadomo, no, to nie jest porażka, no przecież wziąć sobie, każdy z Was ma gdzieś tam na strychu, prawda, mikro USB. Żartuję z tym strychem, już może trochę przesadzam, ale powiedzmy, że chciałbym zobaczyć tutaj USB-C. No powiedzmy, że to nie byłoby czymś sympatycznym i to w zasadzie byłoby chyba wszystko z wad. No warto wziąć pod uwagę, oczywiście jeszcze raz podpowiadam żywotność baterii, która nie jest tragiczna, nie jest cudowna, po prostu jest taka, jaka jest w takim małym, kompaktowym aparacie, więc zawsze warto mieć dwie baterie. Warto mieć dwie baterie. A tak ogólnie to aparat zaskoczył mnie mega na plus, także może odłożę na razie tego swojego szerokochodnego Wiergasa i zdecydowanie mogę go zarekomendować komuś, kto oczekuje fajnego pakieciku, który wszystko ma w sobie. Kogoś, kto nie oczekuje oczywiście luku takiego wyglądu jakby pełnoklatkowego, bo właśnie nie wspomniałem o jednej rzeczy jeszcze, że aparat też całkiem nieźle rozmywa tło w związku z tym guzikiem, ale też naturalnie, optycznie on całkiem rozmywa dobrze tło. Możecie zobaczyć tutaj takie zbliżenie, takie liście, gdzie z tyłu już to tło jest rozmyte, ono nie jest jakoś bardzo daleko, no ale też jesteśmy zbliżeni do tych liści, ale przysłona 1.8 do 2.8 daje już jakąś plastykę obrazu. Także to też jakby fajnie wiedzieć, że można tutaj coś wypracować w ogóle z tego obiektywu. Natomiast wiadomo oczywiście, że to nie będzie wygląd pełnej klatki, ale portrety na przykład też całkiem sympatycznie tym obiektywem wychodzą. Zresztą zrobiłem kilka na plaży moich przyjaciół. Mieliśmy jakby taki niedzielny piknik na plaży, no i sami możecie zobaczyć, że to wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. Także polecamy, ten aparat jest bardzo fajny dla kogoś, kto poszukuje takiego właśnie skompaktowanego
all-in-one rozwiązania to naprawdę super sprawa. Okej, dosyć tego gadania, tyle o ZV1, Sony, zostawcie komentarze, jeżeli o czymś nie powiedziałem, albo coś wiecie, co chcielibyście, żeby inni wiedzieli na temat tego aparatu. Oczywiście łapki w górę, subskrybujcie, zapraszamy do naszych salonów we Wrocławiu i w Warszawie i zapraszamy Was serdecznie zresztą do następnego nagrania.